Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie kontynentu wyż, nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie pole podwyższonego ciśnienia. Do naszego kraju na południe i na zachód napływa umiarkowanie ciepła masa powietrza, a nad wschodnie regiony chłodna. Dziś na południu Europy pogodnie, jednak tam opady. Deszcz pojawi się także nad Wyspami Brytyjskimi. W pozostałych częściach kontynentu zachmurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej w Moskwie, 4 stopnie poniżej zera, a najcieplej w Atenach, tam 19 stopni. I zobaczmy na mapę Polski. W naszym kraju kolejny pochmurny i dość chłodny dzień. Nad przeważającym obszarem zachmurzenie duże i umiarkowane, ale bez opadów. Słońce pojawi się jedynie we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Termometry wskażą od 0 stopni na Lubelszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, a miejscami silny wiatr ze wschodnich kierunków. Niewielkie wahania ciśnienia na barometrach w południe 1018 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.